Pani major, dzisiaj tutaj wiele się dzieje na terenie tej jednostki. Użyłbym takiego słowa cywila, zamieszanie. Dla Was jednak to poważna sprawa. Tak, dokładnie, to jest bardzo poważna sprawa. To co się dzisiaj dzieje na terenie 6 Batalionu Powietrzno-Desantowego jest ostatnim wcieleniem w tym roku do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Warto zwrócić uwagę, że tak jak tutaj przewija się przez cały materiał, cieszy się to sporym zainteresowaniem. Z cywila bezpośrednio przychodzą do jednostek wojskowych na szkolenie podstawowe, które trwa 28 dni i jest zakończone przysięgą wojskową. Powiedzmy teraz w szczegóły. To wszystko tak ładnie brzmi, natomiast nie jest to takie proste dla tego człowieka, który chce tutaj zostać tym w przyszłości ewentualnie żołnierzem. Jak to zrobić? No przede wszystkim trzeba się zdecydować, przyjść do Wojskowego Centrum Rekrutacji Macierzystego w danym rejonie, w którym się zamieszkuje bądź się przebywa, bo nie ma już takiego pojęcia jak rejonizacja wojskowych centrów rekrutacji. Należy złożyć akces, złożyć wniosek. No, trzeba też spełniać wymogi, które pozwolą na zostanie żołnierzem. W pierwszej kolejności trzeba mieć ukończone 18 lat, trzeba być osobą niekaraną, o nieposzlakowanej opinii, posiadać obywatelstwo polskie. Wiadomo, ważna też jest kwestia zdrowotna oraz sprawności fizycznej. Niemniej jeśli chodzi o zdolność zdrowotną, my to weryfikujemy. Jeśli dana osoba odbyła kwalifikację wojskową, to posiada określoną kategorię zdrowia i to jest kategoria, która upoważnia do służby wojskowej, do czynnej służby wojskowej mamy kategorię A. Jeśli podczas kwalifikacji taka osoba tą kategorię otrzymała, my przez kolejne 3 lata możemy tą osobę wcielić w oparciu o wniosek, który złoży, do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeżeli nie, my ją kierujemy na odpowiednią komisję, która określi zdolność do tej służby. Zdrowie to jedno, natomiast odporność psychiczna to jest chyba też ważna i z tego co wiem, to pod tym kątem psychologicznym też takich elewów się bada. Oczywiście tak. Mamy również pracownię psychologiczną, która przeprowadza badanie psychologiczne i to badanie można zrealizować na miejscu we swoim centrum rekrutacji. Tutaj w Gliwicach mamy takową pracownię i to szkolenie jest praktycznie w tym samym dniu realizowane. Stojąc tutaj przed bramą widzieliśmy tylu chętnych. Czy to dla Pani zaskoczenie, że teraz wszyscy chcą zostać żołnierzami? To, co jest tutaj na bramie, nie jest dla nas zaskoczeniem, ponieważ my, że tak powiem, zaczynamy ten proces. Ci ludzie w większości przypadków do nas trafiają i my te wnioski kierujemy, my ich powołujemy, więc spodziewaliśmy się tutaj takiego tłoku w dniu dzisiejszym. Niemniej jest to na pewno budujące dla całego narodu, że ten duch nie umarł i czujemy tą odpowiedzialność za naszą obronność. To jest ostatni w tym roku nabór, natomiast jak często takie nabory są prowadzone dla tych, którzy chcieliby w przyszłości zostać? Te nabory są prowadzone w zależności od potrzeb, które tutaj są przedstawiane przez przełożonych. Kolejny nabór będziemy mieli z początkiem przyszłego roku. Już w tej chwili można składać wnioski o powołanie na kolejne nabory. Iwona, jesteś tutaj jedną z licznych kobiet, które dziś zawitały do Gliwic po to, żeby spróbować zostać żołnierzem, więc co to wam kierowało, żeby po prostu z tą przygodę rozpocząć? Tak szczerze mówiąc, to namówił mnie mąż i chciałam spróbować po prostu z tego względu. No ale wojsko to jednak wyzwanie. Tutaj trzeba być silnym przede wszystkim psychicznie, trzeba być też dobrze przygotowany fizycznie. Jak to u Ciebie jest? Nie brakuje mi siły psychicznej ani fizycznej, także bez problemu. Kobiet też w wojsku nie brakuje. Mamy tutaj tego wiele przykładów. Zmieniły się czasy. Jak Ty o tym myślisz? Czy rzeczywiście to jest miejsce dla kobiet? Tak, myślę, że jak najbardziej, inaczej by mnie tu nie było. No, na pewno można prestiż społeczny zyskać, jednak mundur to jest, wiadomo, respekt dla innych ludzi i czego się nauczyć. No, na pewno dyscypliny można się nauczyć. Wiele rzeczy próbowałam również w swoim życiu. Byłam i za granicą i tutaj w Polsce pracowałam w firmach po prostu zwykłych. I jednak wydaje mi się, że służby to jest to, co ja chcę robić w życiu. Kinga, zaczynasz swoją przygodę z wojskiem, rozumiem, więc powiedz, co Cię skłoniło, żeby tutaj dzisiaj przyjechać? Zawsze chciałam. Kolejna kwestia jest taka, że generalnie w rodzinie byliśmy tak wychowywani. Dziadek był w wojsku, kuzyn jest w wojsku, brat był w wojsku. No i po prostu mówię, zawsze chciałam spróbować. Dziewczyny jednak no niekoniecznie do wojska się tego garną, mają inne plany, a Ty chciałaś tylko spróbować, czy może te plany już są takie bardziej dalekosiężne? Chciałabym zostać na dłużej jak najbardziej, no wiążę z tym swoje plany, zobaczymy czy sobie poradzę, mam nadzieję, że tak. Zobaczymy co będzie dalej. Wyglądasz na dobrze przygotowaną, tutaj wcześniej rozmawialiśmy, że pod względem fizycznym i nie tylko, to już jesteś gotowa na to, żeby zostać w przyszłości żołnierzem.
No myślę, że tutaj mnie przeszkolą, jeżeli chodzi o kondycję i z czasem będzie jeszcze lepiej niż jest. Jak myślisz, co tu będzie największym wyzwaniem? Dostosowanie się do dyscypliny, czy też po prostu przetrwanie? Wydaje mi się chyba bardziej, że przetrwanie. Akurat z dyscypliną nigdy problemu nie miałam, także tutaj myślę, że się bez problemu dostosuję. Jak zobaczyłaś tą grupę ludzi stojącą przed bramą i czekającą na wejście, pomyślałaś sobie, o kurczę, ależ tu jest tych ludzi tutaj chętnych? Spodziewałam się, że tyle osób będzie i nawet mnie to ucieszyło, bo zawsze lepiej jest, jak jest więcej osób niż jakby miała być, nie wiem, ja albo piątka tylko. Co za twoim zdaniem takiego fajnego jest w wojsku, fajnego jest być żołnierzem? Służba dla kraju przede wszystkim. Służba dla kraju, generalnie dla mnie zawsze było zaszczytem założyć mundur wojskowy. No i próbuję jakoś gdzieś tam spełnić właśnie swoje marzenie. Powiedziałaś ładne słowo, marzenie, czyli zostać żołnierzem to jest marzenie? Tak, od dziecka. Jesteś w jednostce spadochronowej i tutaj czekają Was być może w przyszłości skoki. Z tego, co tutaj wiem, no to Ty już jakiś tam pierwszy za sobą masz. Tak, jak najbardziej w październiku tego roku udało mi się skoczyć na strefie Silesia tutaj w Gliwicach. Miałam też szczęście skoczyć również z byłym żołnierzem z Wojsk Powietrznych Desantowych. Nie jestem oczywiście pewna jakiej jednostki, ale to też mnie gdzieś tam bardziej skłoniło, że chciałabym skakać. Podoba mi się, jest adrenalina, ja lubię adrenalinę, no i zobaczymy. Czyli rozumiem, że te plany są już dość mocno sprecyzowane, bo na razie 28 dni podstawowego szkolenia, a co, a potem Wojska Powietrzno-Desantowe? Generalnie nie będę ukrywać, że chciałabym tu zostać. Chciałabym tu zostać na szkolenie specjalistyczne i jakby się dało, to zostać na zawodowego żołnierza. Krzysztof, przed chwilą założyłeś mundur, rozpoczynasz swoją, można powiedzieć, przygodę z wojską. Kim, co tobą kierowało, żeby tu dzisiaj przyjechać do Gliwic? W zasadzie mną kierowało marzenie od zasadzie wieku nastoletniego, począwszego, żebym chciał po prostu zostać żołnierzem, takie po prostu wewnętrzne powołanie poczułem i starałem się, żeby karierę wojskową swoją zacząć, właśnie rozpocząć i no, jak widać się już udało. Pierwszy krok ku temu zrobiony, a nie było jakichś obaw, że to jednak taki kawałek ciężkiego chleba Cię czeka? Zawsze są takie obawy. Przy każdej decyzji tak naprawdę życiowej są takie obawy. Od bardzo błahych to bardzo takich znaczących tak naprawdę. Przez to, jak się jedzie w nieznajome miejsce tak naprawdę, więc tutaj w tej sytuacji to jakby nie było obaw, to by było może coś nie tak, tak prawda? Także tutaj jak najbardziej obawy są, były i będą. Spodziewasz się bardziej trudności psychicznych, czy też fizycznych, że będzie wycisk, jak to mówią w wojsku, czy też trzeba to wszystko wytrzymać, jednak wkraczasz zupełnie w inny świat? Najbardziej sprawność fizyczna moim zdaniem tutaj u mnie jest do poprawy. Zawsze trzeba być, wiadomo, lepszym, dążyć do tego ideału. Więc myślę, że tutaj będzie większy problem niż psychicznie, natomiast zobaczymy. Przyjeżdżając tutaj widziałeś na pewno kolejkę tutaj stojącą przed bramą, to chyba jest budujące, że tylu młodych ludzi chce właśnie służyć w wojsku. Jak najbardziej i bardzo to cieszy ze względu na to, że lepiej spróbować czegoś nowego, swojej kariery w wojsku na przykład, niż siedzieć w domu i potem na starość na przykład żałować, tak? Że się nie zrobiło tego kroku decydującego i potem nie ma co wspominać na przykład. Na razie to tylko 28 dni, ale rozumiem, że plany są bardziej ambitne. Jakieś plany, marzenia? Ja nie myślę aż tak bardzo w dal. Moim celem teraz jest ukończenie szkolenia podstawowego, szkolenie specjalistyczne rozpocząć. Co dalej? Czas pokaże. Wspomniałeś tutaj w naszej rozmowie o sprawności fizycznej. Myślę, że to jest takie wyzwanie dla wszystkich tutaj tych elewów, którzy przychodzą. Będziesz nad tym pracował i jeżeli tak, to w jaki sposób? No oczywiście, że tak będę pracował nad tym, tak jak powiedziałem, żeby się doskonalić i dążyć właśnie do jak najlepszych wyników. Zależy jak tutaj będziemy, bo tak jak mówię, nie miałem z tym styczności. Jeśli będzie na to czas, jeśli będzie na to będą odpowiednie warunki i pozwoli wszystko, to tak naprawdę swoją sprawność fizyczną, mówię, chciałbym rozwijać, bo po to też się tutaj jest, żeby stawać się, mówię, coraz lepszym, tak? Panie poruczniku, dziś tu ważny dzień w jednostce, przybywają nowi elewi, więc sobie powiedzmy, co ich czeka. Wcielenie nowych żołnierzy, pierwszy dzień, mundurowanie, muszą przejść przez wszystkie stanowiska, które są przewidziane do ich wcielenia. To jest psycholog,
sekcja wychowawcza, spotkanie z kadrą dowódczą, spotkanie z BHP-owcem i dopiero szkolenie tak naprawdę zaczyna się od dnia jutrzejszego i będzie trwało do połowy grudnia. A jak będzie wyglądało to szkolenie? Cały cykl szkolenia jest określony na podstawie porządku dnia. Rano taki młody żołnierz rozpoczyna dzień od zaprawy, czyli poprawy sprawności fizycznej, dalej śniadanie, apel poranny i zaczyna zajęcia dopołudniowe. Później obiad, kolejny cykl zajęć, kolacja i taki żołnierz ma czas, żeby się potem ogarnąć, samokształcenie, porządki wokół siebie oraz może udać się na zasłużony odpoczynek. Zajęcia są teoretyczne czy praktyczne? Zajęcia są realizowane w formie i teoretycznej, i praktycznej. Duży nacisk jest składziony na taktykę. Cała kadra kompanii szkolnej jest przygotowana do prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć. Są to żołnierze doświadczeni, również z doświadczeniem zdobytym na misjach zagranicznych i są w stanie z powodzeniem realizować cele szkoleniowe. Szkoleń przewidzianych w programie szkolenia dla żołnierzy młodego rocznika od regulaminów i musztrę wojskową, na który jest kładziony nacisk przede wszystkim. Taki młody żołnierz musi przede wszystkim umieć odnaleźć się w naszym środowisku, umieć się zachować. Dopiero później kładziony jest nacisk na przedmioty specjalistyczne. To jest taktyka, to jest kształcenie obywatelskie, to są zajęcia saperskie, zajęcia z typu SERE, przetrwania. Również poprzez szkolenie ogniowe, gdzie żołnierze uczą się obsługiwać broń oraz prowadzić celny ogień. Brzmi to, powiem tak, zachęcająco, a jak do tego ci elewi podchodzą, ci kandydaci na żołnierzy? Z bardzo dużym entuzjazmem i ten entuzjazm widać, że rośnie z każdym kolejnym tygodniem, kiedy szkolenie, mimo że nabiera intensywności, to jest też dużo ciekawsze i dużo atrakcyjniejsze. To jest budujące, co pan podporucznik mówił, bo to znaczy, że ci ludzie chcą bronić swojej ojczyzny, jeżeli taka potrzeba kiedyś zaistnieje. Tak, jak rozmawialiśmy z kolegami na bazie poprzednich turnusów, widzimy tych młodych ludzi naprawdę duże zaangażowanie i nawet jeżeli ich ograniczenia fizyczne na początku nie pozwalają w 100% realizować tego szkolenia, to widać ten potencjał, tą chęć, że chcą się rozwijać i oni będą się rozwijać. I wojsko pozwala, stwarza im możliwości, żeby poprawić swoje parametry i móc służyć ojczyźnie. Ci tutaj widzę mnóstwo entuzjazmu, jeżeli chodzi o tych młodszych i wcale nie koniecznie najmłodszych ludzi, bo tutaj mamy też już tacy, co skończyli dobrze 18 lat. Skąd się bierze ten entuzjazm, pani zdaniem? Ten entuzjazm może wynikać z charakteru jednostki. Jest to batalion powietrzno-desantowy. Oczywiście to szkolenie podstawowe 28-dniowe Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej we wszystkich jednostkach jest oparte na tym samym programie, czyli wygląda, można powiedzieć, że wygląda wszędzie to szkolenie podstawowe tak samo. Natomiast taki żołnierz po złożeniu przysięgi wojskowej może wyrazić chęć kontynuowania tego szkolenia na szkoleniu specjalistycznym, które trwa do 11 miesięcy. No jeżeli zdecyduje się kontynuować to szkolenie specjalistyczne w jednym z batalionów 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, to w pierwszej kolejności jest kierowane na komisję lekarską, która określa brak przeciwwskazań do służby w wojskach powietrzno-desantowych. Następnie taki żołnierz pracuje nad swoją sprawnością fizyczną, aby móc zaliczyć bez problemu egzamin sprawności fizycznej, który pozwoli mu przystąpić do szkolenia podstawowego spadochronowego. Jeżeli to szkolenie ukończy, może wykonać pierwsze skoki ze spadochronem. Po 5 skokach, po 5 zadaniach uzyskuje tytuł skoczka spadochronowego.